I co? Siwych włosów na głowie coraz więcej. Ty lepszą gdzieś tam farbę daleko. Muszę wyszukać. Ja tu w Warszawie. Ale wróciłeś w to samo miejsce. Kiedy byłeś ostatnio? W 91? Drugim? Nie, pierwszym razem byłem w 91 roku. Nie, w 90 roku robiłem pierwszy raz tu nagrania. Ostatni raz w 90 chyba piątym. Płyta Ogrody była tu nagrywana ostatnia, w której ja brałem udział. To 95. Czyli rok. Twój dom to jest 4. Tak. Jak tylko się pojawiłem w Estery, nagle się okazało, że czuję się tu jak u siebie w domu. Nie? To jest jednak 5 lat przychodzenia, nagrywania chyba z 6 lat. Kiedy tu, no, zaczynając od płyty Mój Dom, jeszcze wcześniej troszeczkę jakieś tam próbne nagrania. Z Irą to był wasz dom, nie? Tak, no pewnie. No. A gdzie ty jesteś, gdzie ty byłeś, jak cię nie było? No mieszkam w Holandii i to jest troszkę problem, chociaż gram dla przyjemności. Teraz to już trochę gram więcej w Polsce i staram się. Oczywiście robiłem i robię inne rzeczy, muszę zarabiać jakoś na życie, trzeba było w momencie, kiedy przestałem być w zespole Ira, coś robić, utrzymać się. No. Obrażony na cały świat, troszkę zapomniałem o Polsce i no i sobie tam żyłem. Jest fajnie, bo łatwiej się utrzymać, wiesz, jak jest w Polsce, jest ciężko, nie? Tęsknię za spotkaniem, no i tak, żeby sobie przyjść i pogadać. I w momencie, kiedy te 3 lata temu, kiedy Mikołaj zaczął mówić, że tata gram, coś robię, no to tata zaczął się tam interesować bardziej muzyką, bo serducho bolało, ale jak w Holandii zacząłem sobie pogrywać, to potem wpadałem w smutek, no bo się przypominały piękne lata 90, kiedy było super. No i myśląc o tekstach piosenek, długie włosy to jest wciąż coś, co lubisz. Tak, zostały, nie? Jeszcze tu trochę mniej, ale z tyłu zostały i no i tak pomyślałem, że na 50. urodziny, to już niedługo, przygotuję sobie parę nowych piosenek. Peter Łukaszewski mówi, dawaj, nagramy sobie po staremu. Czyli jednak, ja myślałem, że to tylko plotki, ale jednak... Plotki nie, już tak pomalutku się przyznaję do tego. Aha. Już przygotowaliśmy trochę, spotkałem się z paroma przyjaciółmi. Ciężko znaleźć niektórych, bo trochę po świecie się też, nie tylko ja wyjechałem, ale paru znajomych też tam gdzieś po świecie się rozjechało. Przygotowaliśmy parę rzeczy już tak, żeby jakieś aranże się pojawiły, troszkę nowsze, żeby młodzi nie mówili, że dziadki grają, tylko żeby było z powrotem. No i tak na 50 chciałbym zagrać jakiś duży koncert, nagrać może jakąś płytkę z przyjaciółmi, gromada ludzi. No, zapraszam wszystkich, łącznie z kolegami ze starego składu zespołu Ira. No, też bym chciał, żeby Gadzio, Jinx czy Wojtek coś tam zagrali razem, jeśli tylko zechcą. Z paroma osobami już rozmawiałem, wielu już potwierdziło, że zawsze chętnie, więc no cieszę się, że nie zapomnieli. No zobaczymy, jak to zrealizujemy. Bo to tak jest troszeczkę na twoje 50. urodziny od sam kiedy? Sobie. Ja rozumiem. Mieszkasz w Holandii, stać cię na tym, tak? Nie, no to nie jest tak. To oczywiście mamy jakieś tam zaprzyjaźnione osoby, które sfinansują. Być może również radio, w którym jest S4, studio Custom 34, w którym jest Peter oczywiście Sławek Marczyk, właściciel studia, tam też powiedział, że pomoże, no bo to są koszta oczywiście. Jasne. Związane chociażby z tym, że jakąś gromadę przyjaciół trzeba przywieźć do studia, przygotować, więc pewnie część w studiu Custom, pewnie część w S4, spróbujemy tak zrobić, żeby każdemu było wygodnie. A repertuarowo to będzie od Iry wychodziło, czy na Irze będzie tak, się... Tak, zaczniemy na pewno starymi piosenkami. No, jak mogę Mój Dom nie zagrać na przykład? No, tylko nie zagramy go tak jak 22 lata temu, tylko zagramy... Dużo lepiej. Tak, mam nadzieję. No i z większą grupą ludzi, na pewno nie z jednym wokalistą, tylko z gromadą. Po to, żeby się pobawić. To ma być spotkanie przyjaciół, nie? Ma być fajnie, mamy się bawić. Bardzo bym chciał na urodziny zagrać sobie razem z gromadą ludzi te stare piosenki. No oczywiście, jak już się przypomnę, to już nie przestanę i gramy nowe później, no ale najpierw stare. Super. I to jest tak, że na tym nie pozostajesz, tylko zaczynasz nie, od 50 no już tak nowe, naprawdę? Nowe piosenki potem... zacząłem robić, aha, no bo trudno, żeby nie. To tak jest naturalnie. Jak zacząłem więcej grać, to już sobie coś tam przygotowałem. Myślałem, że może najpierw od razu coś nowego nagrać, ale... No ale nie. A ty pewnie wiesz o tym, że też jak ciebie nie było, to ludzie dużo mówili, tam plotki się rozchodziły, ludzie lubią gadać, tak? Tak, nie, no ostatnio stary przyjaciel z jednego zespołu z Blatek mnie zobaczył, bo myślał, że nie żyje, bo tak usłyszał gdzieś tam od kolegów plotkę. No, ale czasami trochę... się pośmieje, trochę jasne, tam... ale starasz się być ponad tym, czy przejmują cię takie nie, tak, rzeczy? Nie, absolutnie. Czasami się troszkę przejmę, bo
No czasami się przejmuję, no jestem człowiekiem, no trochę jestem wrażliwy na to, co ludzie gadają i dlatego pomyślałem, że najprostsze to jest po prostu pojawić się i, no i zrobić swoje, nie? No cóż, no wziąć gitarę, zagrać, pokazać. Jestem, myślę, żyję, jak śpiewa Perfekt, jeszcze nie umarłem. Tak jest, nie umarłem i myślę, że jeszcze trochę pociągnę, chociaż już starość idzie tam, ale dobrze się ale czuję. Ale ręce sprawne. Bardzo, nie, no dzisiaj, wiesz, przerwa w muzyce czasami dobrze robi. Bo to jest tak, że zupełnie na świeżo bawię się muzyką, tak jak to było bardzo dawno temu. Dzisiaj widzę znużenie u paru moich przyjaciół, którzy są non-stop na rynku cały czas. Jest to pewne znużenie i takie jest ciężko. Ciężko grać rocka w Polsce. Ja to widzę, że jest dużo gorzej niż te 20 lat temu. Myśmy kiedyś grali ogromne ilości koncertów, takich normalnie biletowanych, a dzisiaj wszyscy koledzy mówią, że najłatwiej to jest na festynach, na jakichś tam dniach miasta i z tego jak gdyby no, się utrzymać, żeby w ogóle gitarę sobie kupić, czy struny do gitary. Nie? A młodzi to w ogóle tragedia, więc no, bardzo też bym chciał zaprosić, myśleliśmy o tym z Piotrem, żeby oprócz tych naszych starych przyjaciół, starych wyjadaczy, zaprosić młodych, utalentowanych, bo oni czasami nie mają się gdzie pokazać. Bo oczywiście jak słucham czasami w tych różnych talent show, są tak genialni ludzie, naprawdę. W Holandii tęsknię za tym, więc telewizja polska jest i wyszukuje, jak tam, no przecież niektórzy są rewelacyjni, no ale mija talent show i to jakoś pada, nie wiem, czy stara gwardia nie chce pomóc młodego wiesz, gdzieś jest, tam zaprosić. Szczerze mówiąc, branża dba o to, żeby te stare nowi nie wchodzili. Się, nowi nie wchodzili. No to źle, no to źle, no nie wiem, jakoś tak może to dzisiaj głupio zabrzmi, ale przecież to tak było, żebyśmy sobie pomagali. Ja nawet w którymś momencie miałem firmę, która wydała tak naprawdę, płytę Live Proletariat, to wydawałem. Myśmy mieli kasę, oni nie mieli, więc to była pomoc taka normalna. Nawet zaczątki zespołu Mafia, Kramer, to też jakieś tam... Cię młody Joseph gra w Wirze, to tak jak gdyby samoczynnie. Stary Joseph grał kiedyś, młody Joseph gra teraz. To są dobrzy muzycy wszystko. To myślę, że ludzie muszą bardziej współpracować, bo muzyka powinna łączyć wszystkich muzyków ze sobą, prawda? Generalnie muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Tak jest. No właśnie dlatego wydaje mi się, chciałbym może troszkę też z pozarokowego bractwa zapraszać parę osób. No, wiadomo, to już jest tak, że... No, tak się dużo dzieje w muzyce, że dzisiaj takich czystych gatunków jest bardzo mało. Myślę, że to się powinno troszkę mieszać. I fajnie, że to powiedziałeś, bo teraz na przykład jakbyśmy się skoncentrowali na Wiara, mój dom, tak? Patrzysz na to z perspektywy 20 lat, nagrałbyś to jak? Wiesz co, no to trudno tak powiedzieć. Technika poszła tak fenomenalnie do no przodu. Bardzo, można dużo zmienić, wiesz, no. Myśmy... Ale jesteś zwolennikiem żywego grania, tak? Z daleka od komputera. No jasne, nie no. Komputery są bardzo przydatne do tego, żeby szybciej zmiksować, szybciej gdzieś tam coś, ale no tak mówię, pierwsze nagrania, które syn robił u Jinxa w studiu, tam jest super realizator, który z Jirą współpracuje, Limek, i on tam naprawdę fajnie to wykonał, ale na przykład przy małych studiach jest ten problem, że na przykład dobrze bębnów nie nagrasz, trzeba, żeby się sample pojawiły. Dzisiaj dzięki temu, że Leszek trochę inaczej walczy, to dzieciaki mają, no dzieciaki, stare chłopy, ale dla mnie dzieci moje jak gdyby, nie? To jest tak, że może żywą perkusję pobawić się, popodkręcać, coś zrobić, zagrać, powtórzyć. No myślę, że... Troszkę za bardzo no może przez tą biedę na rynku, ale mam wrażenie, że nawet dobrzy muzycy i ci, którzy dobrze zarabiają, lekceważą słuchacza od tej strony inwestycji w dobrze zrealizowaną płytę. Jeśli, taki przykład, że te 22 lata temu płyta na przykład Nasza Mój Dom kosztowała dwa razy więcej niż płyty w większości sławnych ludzi dzisiaj. Nie można się nagrywać w domu i w garażu, bo po to są te duże studia, żeby, nie wiem, szukać sponsorów, nie wiem, jakichś przyjaciół. No to się robi raz na jakiś czas i wydaje mi się, że trzeba się przyłożyć do tego. No tak mi się wydaje, no szacunek dla słuchacza, choćby nie wiem co, no jakoś tak. No ale potem jest efekt taki, jak i inny. Po 20 latach wracasz do płyty, którą nagrałeś sprzed 20 lat i mówię o sobie i o moich znajomych, a nie bierzesz płyty, która została wydana 3 lata temu, tak? No tak, nie no, mówiłeś no o... nie nagrywałem. Mówiłeś o młodych chłopakach też, nie tylko o starych wyjadaczach z Iry, tak, z którymi grałeś oczywiście przez lata. Trochę dasz im wolną rękę do ładowania się w aranż, czy ty tak, masz już zaprogramowane tak, to, jak mają co nagrać? No, z niektórymi, nie mogę z nazwisk na razie wymieniać, no, ale z paroma osobami, z którymi rozmawiałem,
to jest jeden młody człowiek, który prawdopodobnie sam zaśpiewa. Jeden z moich utworów, który był mocno rockowo grany, zaśpiewa sam, grając na fortepianie. Być może coś jeszcze dołożymy z gitarami, ale on ma przygotowane to bardzo tak, że naprawdę przyjemnie się tego słucha. Utwór, z którego nie do końca byłem zadowolony, grany w aranżacji takiej fortepianowej, gdzie może się pojawią do tego smyki albo jakieś tam inne, nagle się robi inna jakość dźwięku. Cieszę się, że tak naprawdę młodzi ludzie patrzą inaczej w piosenki, nie? Że to można zmienić diametralnie, zupełnie inaczej niż mi się wydawało. Ale prosta rzecz. Wiesz, jak mój dom zmienić można, to ja już wiesz, jak zacząłem, chociażby granie w dropie, granie na gitarze, powoduje zupełnie inne rozwiązania i nasuwają się wtedy jakby naturalne rozwiązania. Ja na co dzień jestem świadkiem tego, jak kapele trochę obawiają się wyłączania przesterów i grania na gitarach akustycznych. Potem się okazuje, że jak biorą i grają te utwory ostre na gitarach akustycznych, nagle zupełnie inaczej brzmi piosenka i tak, zupełnie tak. Inne dno jest tej piosenki, tak? Nie, bo dobre piosenki, bo jeśli to jest, ja na przykład jestem zwolennikiem... Dobra kompozycja zawsze się sama obroni. Tak jest, no więc ja tak mówię, no bo wydaje mi się, ja jestem zwolennikiem grania piosenek w różnych wersjach rockowych, ale rockowe granie to też piosenka, bo niektórzy może zapominają. Nawet ci, którzy screamują, czy co, to się da powtarzać i wtedy jest fajnie, bo to znaczy, że to jest za 20 lat do zaśpiewania i za 50 do zaśpiewania. I to nas odróżnia od Ameryki, na szczęście to się zmienia, że w Ameryce ludzie nie boją się śpiewać melodii, tak, a u nas śpiewanie melodii przez lata było obciachem. No tak, i słucham ja, czy tam kto inny, piosenki, która ma 5 refrenów i ja nie pamiętam refrenów, bo każdy refren jest inny, tak? W Stanach się tego nie boją, na szczęście u nas się to zmienia. Ty masz już nowe kompozycje w głowie? Tak, troszkę mam, troszkę już zacząłem. Na razie tak troszkę w rybkach, bo no, chciałbym sam też trochę tekstów powtórzyć. Ja dawno nie pisałem, wiesz, że się trochę trudno powtarza, ale mam parę pomysłów takich, gdzie na pewno zrealizuję. Myślę też o tych akustycznych wersjach, bo ostatnio młody Mikołaj pokazał mi wersję, którą Konrad, ich wokalista, nagle z pudłem zaczęli grać tak ostre numery, a zaczęli grać na pudłach. I nagle mówię, kurczę, dzieciaku, nagraj sobie to, bo tu jest kawał muzyki, możesz sobie zrobić to inaczej. Nie bać się w ogóle tego, że na przykład, a my rockowcy to gramy tylko w ten sposób. Absolutnie nie. A graj tak, jak ci dusza podpowiada. No przecież to jest radość, żeby pamiętać, że muzyka to ma być radość, nie? No przecież... Takie, jak wspominam, nasze grania z początku tych lat 90. to jest sama radocha. Myśmy byli szczęśliwi, że gramy. Bo to później tak naprawdę zarabianie przez nas sporych pieniędzy to może trochę zepsuło nam muzykę, bo ja tak później to trochę byłem znużony tym, bo ciągle dyskutowaliśmy, czy nam się coś opłaca, czy nie opłaca. Ale to nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Także. Powiedz mi, ty mieszkając w Holandii pisałeś do szuflady, czy to jest trochę tak, że jak przylatujesz do Polski? Grałem troszkę riffów. Aha. Wiesz, nie dało się nie grać, nie? Ale miałem długi okres początku, po 2000 roku, początek tych pobytów w Holandii, że gitary właściwie nie dotykałem. Było tak, że jakoś tak bardzo serce bolało, jak się wspominało rzeczy, no bo tęskniłem za graniem. No, czułem się niepotrzebny i odrzucony bardzo przez długi czas. A później pomyślałem, że właściwie to jest głupie podejście, bo trzeba robić swoje. No przecież dlaczego miałbym, zawsze mi się wydawało, że wszystkie moje zespoły to był zespół IRA, nie? To były różne składy, ale ja grałem zawsze w zespole IRA. I w którymś momencie doszedłem do wniosku, okej, jeśli koledzy mają inną koncepcję, to ja swoje zagram. Po prostu muszę zrobić swoje. Nie chcę robić drugiej IRY, jakiejś nowej wersji IRA 2 czy coś. Absolutnie nie chcę. Po prostu zagrać swoje. Pokazać, że dobre piosenki po 20 paru latach też się obronią. Z nowymi ludźmi, nie wiem, ze starymi kumplami, no... Pobawić się muzyką. No nie wiem, czy to będzie jednorazowe. Na pewno będę próbował nagrywać dalej. To nie jest łatwo wejść na rynek z powrotem po iluś tam latach. No na pewno najłatwiej mi przypomnieć się ze starymi piosenkami, bo to jest najprostsza droga. To są twoje piosenki. To są moje piosenki. Jeśli coś tam napisałem, bo to mówię, śmiejemy się, bo tak napisałem, że w mój dom, że nie ucieknę stąd, a mieszkam w Holandii. No ale dzisiaj to tak troszkę się czuję, jakbym w innym województwie mieszkał. To nie jest już tak daleko. Świat się bardzo zmienił. Słyszę, Siemian gdzieś tam siedzi w Szkocji, ktoś tam w Niemczech, Grzesiu Kupczyk. To jest tak, ludzie są, jak chcesz, to przyjedź jutro, albo dobra, jestem za 2 godziny, bo mam 200, 300, 500 kilometrów. To już nie jest tak, jak te 20 lat temu, gdzie nie było gdzie wyjechać, jak. I przejazd przez Polskę to było 10 godzin. Nie, dzisiaj 10 godzin to się do mnie pod Amsterdam podjeżdża. To już jest
to jest blisko i gromada Polaków, nie? Bo mieszkam w Holandii, ale wychodząc do miasta, co chwilę słyszę Polaka. No, młodzi ludzie szukają, no, muszą zarobić na życie. Mhm. No, czy coś, no, to łatwiej jest iść tam robić cokolwiek, a weekendem jesteś gwiazdą rocka na przykład, nie? No bo albo zarobiłeś na życie. Się cztery, no. Na przykład, no albo spotykamy się tutaj. No bo wiesz, no, jutro będę już w Holandii, no i co z tego? No przecież znowu przylecę, przyjadę i jestem tutaj. No można to robić. Jest dzisiaj, kiedyś było trudniej ze Szczecina do Warszawy przyjechać niż dzisiaj z Warszawy do Amsterdamu na przykład. Siedzimy bez czterech. Wspominałeś o Custom 34 w Gdańsku. To są te dwa studia, które jakby będą pracować na... Tak, tak. No bo Piotr jest tam w Custom 34, tak? Także wiesz, no. Ale pełno ludzi, nie wiadomo kto, ale podejrzewam, że sporo gości będzie pojawiało się w tym twoim projekcie. Mhm. Czy już z nimi jakoś ustalasz terminy, czy...? Tak, wstępnie już jest, na pewno, no już, jeśli kto się wszystko nagrywa? Uda... No, do świąt musi się pojawić jedna piosenka, tak sobie powiedzieliśmy, że jeszcze w tym roku, najlepiej na święta, mógłby mój dom już wyjść, więc no, tam mamy poumawiane jakieś tam terminy grudniowe i musimy to zrealizować. Oczywiście ciężko wszystkich w jednym miejscu zebrać. Ludzie mają różne swoje zajęcia i no i tych na przykład z tej starszej daty to też ciężko na przykład nagle wyciągnąć na parę dni do Gdańska, więc pewnie S4 też się przyda bardzo. To mi się podoba, czyli spotykamy się zawsze w Warszawie albo w Gdańsku, tak w Polsce. Jest. No bo teraz są takie możliwości, że ja ci gitarę dogram w domu i wyślę ci mailem. Nie, gramy, widzimy się, muzycy muszą się zobaczyć. Oczywiście idziemy na jakieś takie rzeczy. Na obiad. Tak, na obiad idziemy pogadać razem. Bo nie ma co nagrywać to na pusty żołądek. To się muszą kumple spotkać z powrotem, tak, nie? Tak. Po prostu trzeba się spotkać i pobawić, bo na pewno myślę, że kiedyś, to jest to samo dzisiaj, kiedyś wielką siłą też zespołu IRA było to, że myśmy mieli wpływ jeden na drugiego. To jest to, że wymyślając piosenki, na przykład to jest tak, jeśli jest utwór napisany przeze mnie, to nie znaczy, że reszta zespołu nie maczała w tym palców. I tak samo Wojtek czy Jinx, perkusista, basista, mieli duży wkład też w tworzenie różnych melodii. Dlatego uważam, że jeśli spotkam się z gromadą swoich starych kumpli i tych nowszych, to wszyscy będą mieli wpływ na to, że coś można zmienić, co się pojawi ciekawego, bo się pojawia nowy instrument, bo to jest naturalne, nie? To jest tak, że ma być, żeby to nie brzmiało, ale święto muzyki, nie? Ja chcę swoją 50-tką zrobić koncert, który byłby świętym muzyki, bo widzę, że ludzie bardzo zaniedbali, bo staraliśmy się come together, zebrać ludzi, wtedy Czesław Niemen, Grzesiek Kupczyk, Grzesiek Skawiński, Johnny Pyzowski, zebranie ludzi do zagrania jednej piosenki, to była taka kiedyś troszeczkę nasza jakość, może tak mogę nazwać. Później zrobienie Wiara, kiedy nagrywaliśmy dla Jurka Owsiaka, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wiarę, chyba z 8 różnych wokalistów i wokalistki były zebrane w jednym utworze. To, no ja jeszcze wtedy tym menadżerstwem się zajmowałem, zespołem, więc to trochę kosztowało pracy, ale to było pokazanie, że banda przyjaciół zbiera się pokazać, że możemy razem coś zrobić, zaśpiewać, a teraz mało się tego dzieje. No nie wiem, jakieś takie... Ja przynajmniej mam tak z boku takie wrażenie, że muzycy w ogóle... Spotykam się z kimś, mówię, wiesz, znasz tego? No nie widujemy się. No tego nie znasz? No też nie znam. No to muzycy między sobą mało mają takich przyjacielskich kontaktów. Ja bym, no, to do końca życia będę się z tego cieszył i wspominał, kiedy Owsiak przygotował taką trasę 10 koncertów dziękczynnych, zanim się Woodstock chyba zaczął, to było, w 93 roku, kiedy wchodziliśmy na scenę razem, było WW, Zdrowa Woda, Proletariat, Kobranocka i my. Kiedy kończyliśmy koncert, wchodzili chłopaki z Proletariatu, i graliśmy razem z nimi, Peter i ja, w Ziemi Naszej Sól, to my. I to przecież, to jest ta radocha grania, bo na przykład, no, jak lubię Proletariat, to chcę z nimi sobie zagrać, nie? Na przykład pewnie, przyjemność, że... nie? Wchodzimy, różne składy, żeby nagle się pojawiało wiele gitar, różnych smaków, bo to się pojawia wtedy muzyka, nie? I tak bym chciał, tak bym ja bardzo chciał. Ja sobie myślę, tutaj, obserwując to, co się dzieje w ogóle w tym naszym showbiznesie, że tak naprawdę jakość zespołu jak to powiedzieć, jakością zespołu nie jest to, jak on wyjdzie na scenę i zagra, tylko to, jak zachowuje się w busie. Jeżeli w busie jest chemia, a nie ma milczenia, jeżeli oni się lubią między sobą,
to oni zawsze dobrze zagrają. To prawda. A jeżeli jadą z Kłodzka do Giżycka ze słuchawkami na uszach, to oni po prostu odegrają koncert. I wcześniej czy później to już będzie, wiesz... Tak, wiele osób, które spotykam właśnie z tych... Byłem na kilku koncertach starych kapel i widzę znużenie u niektórych. Zapomnieli chyba, że trzeba się bawić tym, ale to prawda, że nasze pierwsze wyjazdy, jak pomyślę, jak jeździliśmy w busiku ściśnięci, czasami Gadzio mało nie był zabity kolumną Jinxa, która spadała na głowę, bo gdzieś tam nielegalnie mieliśmy powciskane. Ale to była radocha, śmiech, zabawa i wszystko. No i atmosfera, i potem atmosfera taka, że na scenie po prostu... Bieganie i zabawa i radocha i nieważne, że zmęczenie, niedospany w kiepskiej sali, w kiepskim hotelu, bo to przecież były dziadowskie czasy, jedziemy dalej w drugi koniec. No, graliśmy po 150 koncertów rocznie, to w tamtych czasach przejeżdżając z miasta do miasta to było niezłe wydarzenie. Czyli myślę sobie, że ten twój powrót, nazwijmy to tak, to będzie też takim... tchnieniem starych czasów tego dzisiejszego rock'n'rolla, żeby tak naprawdę zaczęło się coś dziać też poza sceną. No bardzo bym chciał, żeby powiedział ktoś później, że Kuba przyjechał i zebrał ludzi z powrotem przyjaciół. Bardzo bym chciał. Kiedyś strasznie... myślę, że nikt nie może odmówić tego, że dużo mojej energii szło w to, żeby jednak to ogarnąć, zorganizować i żeby ludzie sobie jednak... muszą sobie ludzie pomagać, młodzi, starzy. Jest tylu fajnych wykonawców. Myślę, że niektórzy tak jakoś uciekają przed tym tworzeniem, już nie wiem nazwiskami, ale jest młody, jeden fajny wokalista, który niepotrzebnie ze starymi ponagrywał, tak mi się wydaje, że tak ludzie się boją, przecież młody ma prawo się mylić. Po co szukać starych wyjadaczy do nagrywania swojej własnej płyty, kiedy wystarczy po prostu samemu uwierzyć w siebie, wziąć, masz prawo się pomylić. I my, jak dzisiaj bym słuchał nagrań naszych z 89 roku, czy nawet płyty Mój Dom, to przecież to nie jest wszystko idealne. No i co z tego, jak sami to nagraliśmy? Nie było, że ktoś mógł równiej zagrać, dokładniej. To była ta energia, którą słychać w nagraniu, nie? To była ta radocha z grania. I to jest tylko ważne. I dzisiaj młodzi muszą to zrobić i nie patrzeć, że tam coś jest bardziej komercyjnie, mniej komercyjnie. To jest nieważne. Jak jest ta radość z grania, to ktoś w którymś momencie to zauważy. Tak uważam, no nie wiem. No. Na pewno może jest ciężko, no ale... Ale musi być radocha, nie? Przecież patrzysz na scenę, ty też patrzysz czasami na zespół i widzisz, że ktoś tam jakoś może się gdzieś potknął, ale jak widzisz, jak oni się cieszą na scenie, to wtedy mówisz, kurczę, fajnie, jest zespół, nie? To jest tak, ja od razu inaczej serducho mi bije i jestem od razu, na tym to polega, co chcesz, to pomogę, nie? To tak wtedy jest. Się cieszę, a jak wszyscy są tacy wyliczeni, obliczeni, to tak nie do końca, no. Można dzisiaj wszystko, nacisnąć guzik i leci, nie? No. A to nie jest muzyka, nie? To mamy podobne myślenie. Cieszę się bardzo. Pewnie razem sobie zagramy kiedyś. Mówisz, masz. Tak menadżerem jesteś, czyli jakby wszystko powinno się ułożyć. Dobre serducho do ludzi też masz, a wiem... Mam nadzieję, że... Mieszkasz tam w Holandii, ja mieszkam w Polsce, więc wiem tutaj, że życzliwych ci nie brakuje. I chętnie wielu z tobą zagram. Mam nadzieję, że pamiętają dobre rzeczy, bo parę głupich rzeczy zrobiłem, ale myślę, że dobrych też trochę więcej, więc złe mi wybaczą, a dobre będą pamiętać, mam nadzieję. Miło Cię widzieć po latach. Trzymam kciuki. Super. Zadzwoń, zagramy. Na pewno. Dzięki, Tomku.